Znajdujemy się na spotkaniu przedsiębiorców z branży budowlanej w Niemczech, które odbywa się w Dortmundzie. Jest to pierwsze spotkanie organizowane w ogóle w Niemczech, z tego co się orientowałem, dla polskich wykonawców. Film nie pojawił się może za wiele, ale są to początki. Początki są zawsze trudne, a więc liczymy, że na pewno będzie dużo gości odwiedzających, którzy nawiążą relacje między sobą i będą mogli się wymieniać doświadczeniami i nawiązywać współpracę. Ja jestem, kocham, wybaczam, przebaczam, proszę, dziękuję. Jak promyk słońca na wietrze, po kątach świata się snuje. Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Roman Szklarski i dzisiaj jednoosobowo reprezentuję grupę Polton, grupę wokalno-muzyczną. Pozostali członkowie tego zespołu niestety mają dzisiaj inne zajęcia, ale moim głównym zadaniem jest dzisiaj obsługa audio i wideo na tym naszym dzisiejszym zgromadzeniu. Mam nadzieję, że uda nam się stworzyć taki fajny nastrój. Kochani, już pogoda się przyjaśnia, będzie ponoć super, zobaczymy, czekamy na Was. Miło jest się spotkać na pewno na żywo z odbiorcami naszego programu i z Polakami, którzy pracują za granicą i miło jest móc podzielić się doświadczeniami, wiedzą, dowiedzieć się czego oczekują, więc jest naprawdę miło tu być. Wir würden ganz gerne hier unseren Profi-Service aus dem Hornbach Baumarkt in Dortmund vorstellen, neue Leute kennenlernen, ein bisschen uns bekannter machen und erklären, was wir gerne den Leuten näher bringen möchten. Wir sind vom Hornbach Baumarkt. Wir sind ein 15.000 Quadratmeter großer Hornbachmarkt mitten am Borsigplatz hier in Dortmund. Der Kollege kommt aus dem Hornbachmarkt in Datteln. Wir haben geballten Service im Profibereich, was Baustoffe angeht. Wir verkaufen Unmengen an Farben. Wir haben Profisortimente, genau wie für Handwerker und für gewerbetreibende Institutionen, öffentliche Einrichtungen. Und für die haben wir halt einen speziellen Profiservice, der speziell auf diese Kundengruppe gerichtet ist. Wir sind jetzt das erste Mal bei so einer Messe von uns aus organisiert. Hornbach selbst macht natürlich auch große Messen, aber wir von Dortmund machen jetzt die zum ersten Mal. Wir möchten unseren Profiservice ein bisschen bekannter machen und neue Leute kennenlernen. Firma Gutier zajmuje się drenaże na balkony i tarasy. Firma ma tak około 50 ludzi. Z tych 50 ludzi 16 ludzi pracują tak jak ja na zewnątrz i sprzedają nasze produkty. Chodzi nam o spotkać klientów, o popularność. Reprezentuję firmę Dawid Trodzew z Jungsmakla. Jestem brokerem ubezpieczeniowym. Naszym głównym zadaniem dzisiaj jest ubezpieczanie firm, ale zajmujemy się także ubezpieczaniem osób prywatnych lub na przykład zwierząt. Nasze oczekiwania są jak podczas ostatniego spotkania, przedstawienie naszej firmy, zaproponowanie budowlańcom i wszystkim ludziom, którzy zajmują się tym tematem ubezpieczeń, bo to jest bardzo ważny temat. Wykonać pracę jest oczywiście punktem pierwszym, ale zabezpieczyć tą pracę i przede wszystkim swoją przyszłość jest drugim punktem, bo błędy podczas wykonywania swojej pracy mogą naprawdę zrujnować firmę. Jesteśmy producentem szkła hartowanego do kuchni, do łazienki, jak i obrazów szklanych. Szkło hartowane jest wykorzystywane przede wszystkim w kuchni, gdzie jest bardzo to bezpieczne. Szkło w kuchni nadaje też
estetyczną, jak i piękność danemu to pomieszczeniowi. Robimy różne wzory, jak i na własne też zamówienie, na własne to życzenie potrafimy to wyprodukować na tym szkle. Jest to druk UV, który jest niezmywalny, który jest na wytrzymały. Jednego serca, tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Firmę kosztorysową Estimedes LTD założyliśmy około 3 lata temu. Dość szybko zwojowaliśmy na rynku brytyjskim bardzo, bardzo dużą ilość klientów i tak naprawdę pozwoliło nam to na bardzo szybki rozwój. Dzięki temu mogliśmy otworzyć swoją działalność też w Polsce i tak naprawdę od kilku miesięcy otworzyliśmy też działalność już na terenie Niemiec. Natomiast same przygotowania, żeby tutaj na ten rynek niemiecki wejść, trwały no, prawie rok czasu, także cieszymy się, że tak naprawdę to teraz w tym momencie już wszystko zakończyliśmy i jesteśmy gotowi do przekazania wszystkiego, co mamy tutaj do zaoferowania dla firm. Chcemy tutaj jak najwięcej pokazać, jeśli chodzi o ten wachlarz usług, który mamy w ofercie. Wiem, że jest dużo firm budowlanych, które już tutaj, z którymi rozmawialiśmy, które potrzebują i faktycznie jest nisza, jeśli chodzi o te kosztorysy budowlane. Także wydaje mi się, że pokazanie tego programu autorskiego, który stworzyliśmy do tworzenia wycen budowlanych, będzie dość przełomowe. I chcemy jak najwięcej kontaktów połapać. Jest dużo firm, z którymi możemy tutaj nawiązać współpracę mniejszą lub większą. I tak, cieszymy się bardzo, że jest taka liczna grupa tutaj. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele. Reprezentujemy hurtownię budowlaną znajdującą się we Witten na ulicy Zellingenfeld 16A. Firma nasza istnieje, sklep i hurtownia jednocześnie 3 lata. Oczekujemy tego, żeby klienci zobaczyli naszą ofertę, żeby wiedzieli, co znajduje się w naszym sklepie, jaki mamy asortyment i jaki towar możemy sprzedawać naszym klientom. Jestem właścicielem tego obiektu i współpracując z panem Dariuszem Terletewskim udostępniłem mu ten teren do zorganizowania tego spotkania. Jednego serca i broń białych dwoje, co mi oczy zasłoniły moje, bym słodko zasnął marząc o aniele, który mnie niesie do objęcia do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba. My oprócz tego, że muzykę tworzymy, robimy, to zajmujemy się jeszcze pewnymi produktami, które są związane z tą firmą Fitline, co widzimy tu po prawej stronie. Dlatego mamy rezultaty, a rezultaty tam na dole pisze rezultaty Leben, przeżywamy te rezultaty. A dlaczego? Dlatego, że mamy Powera. Dlaczego mam Powera? Bo tam jest też pokazane. Mamy Powera po prostu, kochani, i mam wrażenie, że tego Powera postaramy się wam troszeczkę zaszczepić. Chciałam tylko jeszcze dodać właśnie do produktu Fitline, bo na pewno niektórzy sobie myślą, co oni tu z Fitline'em jakimś na imprezie budowlańców, nie? Jak najbardziej. Sama nazwa już mówi Fit, a budowlańcy to niestety, albo wstety, to jest bardzo ciężka praca i naprawdę podziwiać tylko tych ludzi, którzy robią właśnie na budowach, coś budują, a z drugiej strony też mają dużą satysfakcję, że coś tworzą, prawda, że coś po nich zostaje. Że nawet za parę lat to, co oni zrobili, stworzyli niekiedy w pocie czoła, to dalej istnieje, niekiedy pokolenia całe. I właśnie budowlańcy potrzebują też bardzo dużo siły, muszą być fit, żeby móc podołać tej pracy. Często na pewno po całym dniu noszenia i tam przekopywania i tak dalej, bolą kości, bolą krzyże i nie można spać, bo bóle budzą w nocy, a tymi właśnie produktami można sobie pomóc. Ja
jak każdy Polak za granicą, praca, dla której musieliśmy opuścić nasz kraj. Wykonujemy różne prace budowlano-remontowe. Poznałem dużo ciekawych ludzi i przedstawiających różne firmy i myślę, że współpraca zaowocuje. Zaglądam w duszę człowiecze i nieraz przeraża ich wnętrze. Zasnute pajęczym splotem. Interesowanie spotkaniem okazało się naprawdę dość duże. Dość dużo osób się pojawiło, nawiązywać relacje i poznać się nawzajem, wymieniając się doświadczeniami i wymieniając się kontaktami. To spotkanie, na którym się znajdujemy teraz w Dortmundzie, jest jakby takim pierwszym zaczątkiem jakiejś większej inicjatywy, która gdzieś tam się zrodziła jakiś czas temu w głowie. No i powoli to realizuje i zobaczymy, jak to wypali.